Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Przed gimnazjum w Sułkowicach, gdzie 10 stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z gminy Myślenice i Sułkowice wzięło udział w konkursie wielkanocnym. Uczestnicy prezentowali przygotowane przez siebie potrawy oraz własnoręcznie wykonane ozdoby. Cieszę się bardzo, że tak dużo kół przyjechało do Sułkowic, że są i przedstawiciele gminy Myślenice, no i nasze oczywiście koła również. Konkurs był okazją do zaprezentowania tradycji i zwyczajów związanych z przygotowaniami do świąt wielkanocnych, począwszy od niedzieli palmowej. Palmę robimy z bazi, później dekorujemy je bibułą. To musi być, to nie z tych wstążek takich normalnych, to jest tradycja sprzed 100 lat, co właśnie robi się te wstążki z bibuły. Kwiaty są też z bibuły. Palmy poświęcone na tydzień przed Wielkanocą wykorzystuje się również jako symbol przyszłych udanych zbiorów. O 3 rano się wstaje we Wielki Piątek, idzie się do pola. Do każdego pola daje się taki krzyżyk ubrany z tą rzeczką, tak, z takiej palmy. W oczekiwaniu na Wielkanoc, poza oczywiście aspektem duchowym, istotne jest również przygotowanie wyjątkowych świątecznych potraw oraz koszyczków święconych w Wielką Sobotę. Zwykle na święta właśnie wielkanocne były swojskie wędliny robione, pasztety różnego rodzaju, zwykle wieprzowe. Robiło się oprócz pasztetów swojska kiełbasa, oczywiście to było musowe, salceson też wyrób własny i szynka taka przy kości, to się kroiło od kości. Jak pamiętam, to były przefajne rzeczy, bo nie było to, co się zdobyło, to było, ale świnie zawsze trzeba było na święta uchować, żeby to można było swoje rzeczy porobić. W każdym koszyku znajduje się jak zwykle baranek, jajka, przede wszystkim kiełbasa, masło, szyneczka, sól, ziemniak, tradycyjnie do wsadzenia, żeby się urodzaje ziemniaków były, chlebuś, schab pieczony. Te jajeczka są gotowane w łupinach z cebuli. Długo i w dużo cebuli, wtedy są takie ładne, kolorowe. Jeszcze jak są białe, to ten kolor chwyta taki właśnie brązowy, fajny. A później są drapane. Te wzory są drapane w różny sposób. Później jak już dzieci były, no to chciały pisać. To były pisanki malowane ich pisakami. Zwieńczeniem tych wszystkich przygotowań jest uroczyste śniadanie wielkanocne. Jest oczywiście uroczyste rano śniadanie po rezurekcjach. Całą rodziną zasiada się do stołu, dzieli się jajkiem i spożywa się wszystko, co było święcone dzień wcześniej z koszyczką. Koniecznie przed przystąpieniem do jedzenia każdy uczestnik śniadania je kromeczkę taką na podstawie jaj przygotowane różne pasty. Krzonówka sułkowicka jest serwowana u nas zawsze z okazji świąt wielkanocnych. Jest to podstawowe danie, nie gotuje się wtedy obiadu, jest zamiast obiadu jest krzanówka. To jest zupa na bazie serwatki z dużą ilością świeżego chrzanu i właściwie z wszystkimi resztkami, które zostały ze święconki. Kiełbasa, szynka, baleron, boczek na wywarze z kości wędzonych i jarzyn. Ta krzonówka sułkowicka, która została zarejestrowana jako produkt lokalny w ministerstwie, jest na liście ministerialnej i myślę, że ludzie, którzy przyjadą do Sułkowic, będą wspominać taką zupę. Na naszym świątecznym stole w Osieczanach najważniejszą potrawą jest żurek. On jest taki przyniesiony z Warszawy, ugotowany w Krakowie, a je się go w Osieczanach. Wygląda tak, bardzo apetycznie. Gotowany jest na serze białym, z boczkiem, z chrzanem, no i oczywiście musi być tam swojska kiełbasa. Bardzo smacznie jest, polecamy. W tej chwili
mogąc oglądać telewizję, słuchając radia, bardzo wiele tradycji troszeczkę się tak zmienia, kształtuje się inaczej i z tych różnych elementów zachodnich, te różne elementy przenikają do nas tutaj. To, co dawniej było, ale zostało w jakiś sposób zapomniane, przez tą tradycję troszeczkę zachodnią wraca. Na przykład coś takiego jak obdarowanie dzieci zajączkiem. Dawniej w okresie międzywojennym w mieście dzieci dostawały prezenty na zajączka, tak się to mówiło. Było na przykład też w okresie międzywojennym coś takiego, że na przykład u kosaków, na kosakówce w Krakowie, w ogrodzie tata kosak takie jajka w czekoladzie gdzieś tam powsadzał, a dziewczynki go zbierały. Teraz też troszeczkę wraca ta moda. Takie spotkania w lokalnych środowiskach są bardzo cenne, dlatego że zdążyłam zauważyć, że w hali gimnazjum właśnie dzisiaj spotkaliśmy od małych wnuczków po dziadków najstarszych. A cóż może być piękniejszego w tradycji, jak nie łączenie pokoleń, a nie ich dzielenie w świecie, gdzie buduje się tak dużo murów, a tak mało mostów. Chcąc udekorować tę wielką halę, ogłosiliśmy konkurs na najpiękniejszą pisankę. W tym roku właśnie w tym konkursie, który mogliśmy prezentować na tym kiermaszu, wygrała klasa 2B, która jest wspaniałą klasą, a jej opiekunka pani magister Anna Miętka pewnie do tego przyłożyła swoją rękę. W sobotnim konkursie jury pod przewodnictwem Grażyny Pitali z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Myślenicach oceniało nie tylko przygotowane potrawy, ale również wykonanie tradycyjnego wielkanocnego koszyczka oraz m.in. wystrój świątecznego stołu. Po wnikliwym obejrzeniu wszystkich zaprezentowanych stoisk oraz spróbowaniu wielu świątecznych przysmaków, jurorzy przyznali zwycięstwo Stowarzyszeniu Gospodyń z Sułkowic. Na podium konkursu znalazło się jeszcze Stowarzyszenie My Łęczanie z Łęk oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Trzemeśni. Serca i podniebienia publiczności zdobyły natomiast gospodynie zrzeszone w Stowarzyszeniu Nasze Osieczany. Konkurs był na wysokim poziomie. No bardzo było miło tutaj na tym konkursie, że niektóre panie jak gdyby też postarały się o tą oprawę taką dookoła, to znaczy o strój regionalny, no niekoniecznie akuratnie, ale taki tutaj, który był, ale też o to, żeby ta grupa tych osób była tak samo ubrana, dlatego, bo to jakby wywołuje taką więź i takie od razu wspólne działanie w tych różnych rzeczach, które one robią. No bardzo było też ciekawe to, że niektóre panie bardzo ładnie mówiły o tych tradycjach wyniesionych z domu.